Samą porę zaprasza Marcin Kotyński. A w naszym studiu jest Paweł Stasiak z grupy Papa Dance, Papa D właściwie już teraz. No, od lat już, od 2008 roku dokładnie, bo to wtedy wyszła pierwsza płyta. No właśnie, Pawle, ty jesteś takim kolegą po fachu, trochę po fachu, bo właściwie zaczynałeś swoją przygodę radiową też kiedyś. Pamiętasz ten moment? Wiesz co, ja w ogóle w radiu byłem szalenie zakochany. Dla mnie to było takie, wiesz, nowe drugie życie, że tak powiem, szczególnie właśnie w latach licealnych. Rozgłośnia harcerska, z której wywodzą się znani też radiowcy, którzy do dzisiaj pracują. Bardzo znani. Nie żałujesz trochę, że nie zostałeś w radiu wtedy? Wiesz co, no w ogóle chyba trudno żałować czegokolwiek, jeżeli człowiek się rozwija i robi to, co lubi. Natomiast to był świetny etap i uważam, że gdyby nie ten zespół, to wszystko przez ten zespół tak naprawdę. Wszystko nie wiadomo, nie wiadomo, jakby to było. Byłem trochę na rozdrożu wtedy, dokładnie byłem w drugiej klasie liceum i chodziłem do szkoły baletowej w Warszawie na ulicy Moliera, do klasy estradowej wprawdzie, ale jednak dosyć dużo mieliśmy takich działań z tańca klasycznego i to było zupełnie nie to, o co mi chodziło. Pamiętam, to był jakiś taki bardzo słoneczny dzień, poszedłem z Moliera i szedłem przez krakowskie przedmieście, Nowy Świat, aż do rozgłośni harcerskiej, która mieściła się wtedy na Konopnickiej. Przyszedłem i powiedziałem, że nie mogę odsłuchać nigdzie listy przebojów rozgłośni harcerskiej, ponieważ oni wtedy nadawali na falach krótkich. Było to bardzo trudne do złapania. Gdzieś tam oczywiście można było czasami namierzyć, ale to było bardzo ciężko w ogóle dowiedzieć się, kto jest tam, wiesz, czasami uciekało niektóre miejsca, a ja byłem fanem list przebojów. Zapisywałem wszystko, mam jeszcze do dzisiaj takie zeszyty. Nagrywałeś gdzieś też tam te piosenki, bo kiedyś trudno było dotrzeć do utworu. Tak, oczywiście. Trafiłem na Pawła Sido, który powiedział, że jestem jedynym słuchaczem chyba tej listy przebojów i w związku z tym trzeba coś z tym zrobić. Zaproponował mi taką własną audycję, która została nazwana 600 taktów 10 minut i te 10 minut miało mi wystarczyć na to, żeby podać najważniejsze informacje ze świata muzyki oczywiście, bo to mnie najbardziej interesowało. Trochę pracowałem też przy tej liście przebojów rozgłośni harcerskiej, a później jako taki kolejny etap Paweł zabrał mnie kiedyś na listę przebojów trójki do Marka Niedzielskiego, no i zostałem Kaziem. No i co później się działo? Liczyłem głosy, robiłem cały czas audycję w rozgłośni harcerskiej, poznawałem różnych wykonawców, między innymi poznałem też zespół 2 plus 1, który uważałem, że jest dla mnie ciekawy. Akurat miał wtedy taki swój wielki hit. No, tak, nowy etap w ogóle, taki new romantic bardziej, no, taki nowofalowy, klawiszowy. Nagrywali jedną z piosenek nowych wtedy, Wielki Mały Człowiek, w studiu na Myśliwieckiej. Realizował ten utwór Sławek Wesołowski, obok niego był Mariusz Zebrocki, czyli osoby, które współtworzyły, jak się okazało, rok później zespół Papa Dance. Samą porę zaprasza Marcin Kotyński. No jak odbywa się u ciebie ten proces twórczy, muzyczny? Czy to musi być taki moment, okres w roku? Czy to przychodzi nagle? Wiesz co, to są bardzo różne momenty. Pomysły pojawiają się w najdziwniejszych chwilach. Mogą się pojawić podczas trasy, w momencie, kiedy człowiek jest najbardziej zmęczony i teoretycznie już nic nie myśli. Podobno trzeba zapisać od razu coś, co się wymyśli, coś, co w głowie. No, zazwyczaj trzeba wszystko zapisywać, no bo to po prostu to są bardzo ulotne sprawy. Natomiast wiadomo, że one są gdzieś tam później modyfikowane i później przekładane na to, co się dzieje w studiu, na to, co się dzieje na koncercie, czy na próbach przed koncertami. To są zupełnie inne rzeczy. Natomiast wiadomo, że podczas letniej trasy koncertowej mało jest czasu na to, żeby wejść do studia, żeby coś zarejestrować, żeby sprawdzić, jak będzie brzmiało. Więcej jest czasu, żeby na przykład na takich próbach przedkoncertowych coś sprawdzić, ewentualnie nawet przed zarejestrowaniem piosenki wypróbować ją na koncercie. Można coś takiego zrobić i czasami coś takiego się dzieje. Ale najczęściej jest tak, że jednak ta piosenka dostaje jaką obróbkę studyjną i dopiero wtedy jest pokazywana dalej. Dobrze, że o tych koncertach powiedziałeś, bo pewnie każdy artysta ma gdzieś w zanadrzu w głowie historię związaną z jakimś jednym koncertem. Czy ty masz historię, która zapadła ci głęboko w pamięć? Nie wiem, miasto, miejsce, scena, organizator, ludzie. Wiesz co, daliśmy naprawdę sporo koncertów, bo gramy przecież od 86 roku, jeżeli chodzi o mnie. Graliśmy koncerty nie zawsze dla takiej publiczności, która nas całkowicie znała. Na przykład odbyliśmy taką pierwszą
swoją trasę po byłym Związku Radzieckim, który rozpoczęliśmy od Mołdawii. I już pominę sytuację autokarów, naczyń pełnych wina, takich gąsiorów ogromnych, które gdzieś tam były dostarczane do nas do autokarów i którymi byliśmy raczeni. Okazało się, że do takiej trasy nie wszyscy byli przygotowani w odpowiedni sposób. No, graliśmy w takich miejscach. Czyli wątroba nie ta? Nie, my sobie dawaliśmy radę, wiesz, to były inne czasy, my byliśmy, wiesz, szybko się regenerowaliśmy. Natomiast organizatorzy nie do końca byli przygotowani na to, co zobaczą. Odbył się taki koncert w pięknej, dużej sali koncertowej, bo akurat jeżeli chodzi o tego typu zaplecze, to było tam rzeczywiście na dobrym poziomie. No i przygotowaliśmy. Na próbie dziwnie się na nas patrzyli trochę, bo nie wiedzieliśmy, może słabo rozumieli, może im się po prostu nie podobało. No umówmy się, no nie każdy wykonawca jest dla każdego. I okazało się później, że publiczność, która przyszła na ten koncert, spodziewała się przedstawienia tanecznego. No bo to był Papa Dance. Przedstawienie baletowe Ojciec Tańca. I tak to było na plakatach gdzieś tam umieszczone. Reklamowane, promowane, tak? Tak. Samą porę zaprasza Marcin Kotyński. Byliśmy już na zapleczu zespołu Papa D. To teraz zajrzymy do twojej kuchni, bo ty lubisz gotować, z tego co słyszałem. Ja uwielbiam gotować. Może nie jest to kuchnia jakaś taka specjalnie wymyślna. To znaczy, jak ktoś słyszy, w większości, jak się o kimś mówi, że ktoś gotuje, umie gotować, to zazwyczaj jest posądzany o jakieś takie bardzo wymyślne dania, już homar i wszystkie langusty i inne tego typu rzeczy, to jest w ogóle minimum. No to jaka kuchnia w twojej kuchni? Ale u mnie jest bardzo prosta kuchnia. Zacząłem gotować, bo takiej normalnej, zwykłej kuchni zaczęło mi po prostu brakować. Co, mielony, schabowy, tak? Czy jeszcze nie, no, wiesz co, jeżeli chodzi o mięso, to raczej staram się unikać i myślę, że są inne dania, które robię lepiej. Jakie robię to dania proste są, dania właśnie? Z warzywami, z kaszami, wszelkiego rodzaju ratatouille. Jeżeli są to gdzieś tam na bazie mięs, to ewentualnie jakaś jagnięcina, ewentualnie indyk, ryby i to wszystko właściwie. Ale myślę, że to jest też głównie dlatego, że jak jest się w trasie i odwiedza się około 100 hoteli rocznie i je się w tak różnych kuchniach i zazwyczaj te dania są bardzo podobne, to człowiek przyjeżdża do domu i chce w prosty sposób zjeść czegoś takiego bardzo domowego, bardzo, bardzo, bardzo normalnego. O czym marzy Paweł Stasiak? Wiesz co, marzę, żeby dalej mieć taką siłę na realizację swoich marzeń, na to wszystko, żeby cały czas się chciało, żeby za każdym razem, nie wiem, codziennie człowiek wstaje i żeby nie było zniechęcenia, żeby robić swoje, żeby za każdym razem wyznaczać sobie kolejne cele i żeby, bez względu na to, czy one będą zrealizowane, czy nie, bo to nie wszystko od nas zależy, ale żeby mieć ten zapał i taką energię do tego wszystkiego. Myślę, że to jest najważniejsze. I tego bym sobie życzył, żeby tego starczyło na jak najdłużej, bo myślę, że jak to się kończy, to kończy się cały taki etap twórczy i właściwie można już tylko wtedy, nie wiem, jechać na plażę, leżeć, a ja tego nie lubię na przykład, także myślę, że źle bym się czuł. No dużo pracy, dużo energii, no i wszystkiego dobrego życzę tobie. Oby. Dziękuję za to spotkanie. Dzięki, pozdrawiam. Samą porę zaprasza Marcin Kotyński.